będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Słowo dzisiejsze to widzi. W czasie tej modlitwy dzisiejszej tak mocno sobie uświadomiłem, że jesteśmy takimi szczęściarzami, słuchajcie. Wiele osób, które szczerze poszukują Boga, a nie spotkały Jezusa z Nazaretu i poszukują tego Boga w innych religiach, często nie są w stanie sobie nawet wyobrazić Boga. Nawet nie są w stanie zbliżyć się do tych wyobrażeń. Mogą sobie tylko myśleć o jakiejś transcendencji bliżej nieopisanej, ale nie są w stanie powiedzieć, jak Bóg wygląda. A my wiemy, jak Bóg wygląda, bo Bóg się nam objawił w Jezusie. Widzimy Pana nie tylko czytając Słowo Boże, nie tylko poznając historię Jezusa z Nazaretu, nie tylko przeżywając Jego historię, która przecież jest żywa i prawdziwa za każdym razem, kiedy otwieramy Słowo. Nie tylko w tym, że Bóg z miłości do nas postanowił stać się człowiekiem i przyjął ludzkie ciało, dlatego wiemy, jak wygląda, ale także w tym, że został z nami w chlebie, w winie, że kiedy sprawujemy Eucharystię, to przemienia się chleb i wino w Jego ciało, w Jego krew. Co więcej, możemy Go spożyć, możemy Go adorować. To jest niesamowite. Takich rarytasów, przepraszam może za wyrażenie, ale w innych religiach ludzie poszukujący Boga nie mają. To jest naprawdę cudowne, że my widzimy Boga. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I jeszcze jedno, bo bym zapomniał. Przecież dzisiaj widzimy się podczas kolejnej odsłony projektu ABBA. Serdecznie was zapraszam o 18:00 w Stadnikach. Msza święta z głoszeniem, później uwielbienie, nauczanie, a po nim modlitwa wstawiennicza. Jeżeli ktoś nie może dotrzeć fizycznie do nas, to zapraszam, transmisja na naszym kanale YouTube, jak i na antenie Radia Profeta.